Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie idziemy z Polkami na zakupy. Przewodnikiem będzie pan Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry. Panie prezesie, już Marilyn Monroe mówiła, że pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. A jak to jest z Polkami? Jakimi konsumentkami są? Z raportu, który opublikował Krajowy Rejestr Długów, a przeprowadził go TNS OBOP, wynika, że Polka jest bardzo świadomą konsumentką. Doskonale wie, na czym polega kupowanie bezpieczne. Wie, że jeżeli musi oszczędzać, to nie może oszczędzać na swojej rodzinie, na zdrowiu, na edukacji. Jeżeli już jest zmuszona do zaoszczędzenia, to jest to kosztem swoim bądź dóbr luksusowych. A czy Polki w jakiś sposób zabezpieczają się przed nierzetelnymi firmami? Tak, Polki są bardzo świadome tego, że na rynku funkcjonuje bardzo dużo nierzetelnych podmiotów. W związku z tym Polki pozyskują informacje o ich rzetelności finansowej. Mogą to uzyskać m.in. pobierając raport z Krajowego Rejestru Długów. Każdy Polak tak naprawdę może to zrobić, rejestrując konto w serwisie ochrony konsumenta i tam może dokonać weryfikacji każdego podmiotu w Polsce. Panie prezesie, a co ze stereotypem Polki, która kupuje tylko to, co jej się podoba, nie patrząc na funkcjonalność produktu? To jest faktycznie stereotyp, który możemy wsadzić między bajki. Jak się okazuje, Polki kupują nie te produkty, które ładnie wyglądają i są malutkie, zgrabne, tylko te, które są funkcjonalne. Dlatego też nie kupują małych, różowych samochodów, a duże, rodzinne auta, do których mogą zapakować wózek, dziecko i pojechać na zakupy. Serdecznie panu dziękuję za spotkanie, a państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.